Ożywienie na rynku mieszkaniowym w odpowiedzi na duże zainteresowanie rządowym kredytem na pierwsze mieszkanie. Deweloperzy odmrażają wstrzymywane inwestycje. Część potencjalnych kredytobiorców rezerwuje mieszkania, które jeszcze nie powstały. Z początkiem lipca ruszył preferencyjny 2% kredyt na zakup pierwszego mieszkania. Zainteresowani złożyli już kilkanaście tysięcy wniosków. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że do końca roku będzie ich ponad 50 tysięcy. To z kolei ożywiło rynek deweloperski, zauważa wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki. Dzisiaj w wielu dużych miastach mamy wyprzedaną ofertę na rok 2024 i dużą część 2025 roku. W tej chwili w całej Polsce jest dostępnych około 95 tysięcy lokali. Deweloperzy korzystają z nowego programu mieszkaniowego i zapowiadają zwiększenie inwestycji, ale nie wszędzie jest to możliwe. Odmrozili i właściwie wprowadzili wszystko, co mogli, czyli tak naprawdę chcieliby wprowadzić do sprzedaży więcej, ale nie mogą, ponieważ nie mają czy to działek, czy pozwoleń. Jeszcze niedawno klienci wybierali z puli gotowych mieszkań. Teraz praktycznie kupują dziurę w ziemi. Tak wysokie zainteresowanie powoduje wzrost. W stolicy średnie ceny nowych lokali w ciągu roku wzrosły o 10,5%, w Krakowie o 18%, a w Szczecinie o ponad 15%. Wzrost cen cieszy deweloperów, ale może zniechęcać przyszłych klientów na nowe mieszkania, podkreśla ekonomista dr Bogdan Piątkowski. Cena jest podstawowym czynnikiem decydującym o zakupie, więc jeżeli po prostu cena będzie rosła szybciej na rynku nowych mieszkań, to będą kupować mieszkania na rynku wtórnym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera także tych Polaków, których nie stać na kredyt mieszkaniowy. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował o przekazaniu kolejnych środków dla samorządów na programy mieszkania komunalne. W tym roku wydatkowaliśmy już ponad 1 mld zł na budownictwo komunalne, bo dzisiaj ponad ten miliard mamy 350 milionów złotych. Z tych pieniędzy będą budowane nowe mieszkania oraz remontowane te, które już są w dyspozycji gmin. Najwięcej pustostanów, czyli mieszkań, które są zdegradowane, posiadają samorządy. Kolejki po mieszkania komunalne są długie w większości gmin. Szczególnie trudna sytuacja jest w dużych miastach, podkreśla wiceprezydent Torunia Adrian Mul. Człowiek tak z serca chciałby pomóc, a nie zawsze ta możliwość pomocy jest. Dlatego te środki, szczególnie na zagospodarowanie tych pustostanów, są na pewno bardzo potrzebne. Jak podkreśla ekspert do spraw finansów Paweł Dołkowski, program to ważne wsparcie dla osób i rodzin o mniejszych dochodach. Każdego stać, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z rodziną. W tym momencie tutaj rola państwa, żeby wesprzeć właśnie te osoby najniżej uposażone i dać im szansę na własne mieszkanie. Dzięki programowi Mieszkania Komunalne w tym roku wyremontowanych zostanie ponad 6600 lokali mieszkalnych, ponad 280 miejsc w schroniskach dla bezdomnych i 160